Witajcie! Chciałbym dzisiaj pokazać Wam, jak stworzyć aplikację z wykorzystaniem interfejsu graficznego. Przyciski okienka te sprawy. Zapraszam! Na początku pliku znajdziecie bardzo dużo linków. Te linki obejmują cały potężny temat programowania GUI w Pythonie, jak chociażby opis biblioteki TK, którą spotkamy również w systemach nie takich jak Windows, ale chociażby Linuxowych, Unixowych. Ta biblioteka jest taka uniwersalna. Czy chociażby opis kanwasu, czyli płótna, które tu gdzieś wykorzystamy. Zatem, żeby było jasne, Ogrom wiedzy umieściłem w linkach, natomiast tutaj pokażę Wam, jak w najprostszy sposób rozpocząć pracę z aplikacją graficzną, umieścić kilka rzeczy i o co w tym mniej więcej chodzi. Myślę, że nawet taka porcja, a zobaczcie, nie ma tego wcale mało, już pozwoli jakąś wiedzę na start dobrą przyjąć, przetrawić. No i być może zachęci Was do poznawania właśnie takich, tworzenia takich aplikacji. Zresztą takie są lepsze niż jakieś tam tekstowe. Zapraszam. Słyszycie. deszcze zaczął padać. Na początek importuje, co tylko ta biblioteka GUI nam tutaj oferuje, nie patrząc na to, czy pada czy nie. A na przykład importuję sobie też okienko, które posłuży do wyświetlania różnych komunikatów. Mam też import paru bibliotek, które wykorzystam, jak chociażby bibliotekę z ostatniej lekcji do połączenia się z bazą danych, żeby na przykład moje aplikacje tutaj graficzne, moje okienko mogło pobrać jakieś dane od użytkownika i wprowadzić do bazy danych albo co akurat tutaj pokażę, połączyć się z bazą danych, kiedy trzeba pobrać informacje i wyświetlić w naszym tym graficznym okienku. Zatem łączę się z bazą danych, które to połączenie za chwilę wykorzystam. I najważniejsze polecenie, root staje się tk. Przywołuję sobie konstruktor, który tworzy takie główne okno aplikacji, będzie ono się to ukrywało pod zmienną root. I pierwsza metoda, root resizable. Będę blokował możliwość powiększania mojego okna, jeśli chodzi o szerokość, ale pozwolę je powiększać czy zmniejszać, jeśli chodzi o wysokość. Możliwości manipulowania oknem jest dużo, ale to nie one są najciekawsze. Raczej chodzi o to, co mogę w takim oknie umieścić. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak tam pozycjonować to okno, czy nie wiem, pokolorować ramkę, czy tytuł na okno, nadać jakiś inny, to Podejrzyjcie sobie tutaj te linki, będzie to można zobaczyć. Ja nie chciałem się skupiać na rzeczach takich. W moim odczuciu, na tę chwilę, najmniej ważnych. Raczej pokazać wam, jak poumieszczać pewne rzeczy w oknach i jak obsłużyć wydarzenia, które się w takim oknie zadzieją, bo to jest tutaj kluczowe, żeby w ogóle załapać ideę takiego programowania w okienkach. Mamy tu zestaw funkcji, które za chwilę też omówię, które coś tam robią, gdy coś się zadzieje, ale do tego wrócimy. Ale teraz, kiedy już mamy okno główne, najważniejsza rzecz: Próbujemy powstawiać do tego okna jakieś widgety, jakieś elementy graficzne, jakieś pola, gdzie mogę wprowadzić dane. I tym się teraz zajmiemy. Na początek utworzymy napis. Takie pole tekstowe. Mamy tu klasę label. Dygresja. Ten label jest ściśle związany z tym, co oferuje nam biblioteka TK. Zatem jeżeli ktoś używał biblioteki TK w połączeniu z jakimś innym językiem, tutaj będzie miał łatwiej. Niemniej mamy pole tekstowe przypisuję je do mojego okna głównego i to pole tekstowe ma napis zawiera napis witaj świecie. Całe pole tekstowe będzie reprezentowane przez tą zmienną high i teraz na tej high odpalam sobie taką metodę grid te haj już wie, że jest w tym oknie głównym i teraz grid ma takie dwa argumenty, przynajmniej dwa row i kolumna, czyli wiersz i kolumna, a samo grid można przetłumaczyć jako pewna siatka, zatem tak sobie usiadkowimy, umiejscowimy ten haj. Mówiąc krótko, w takiej niewidocznej dla oka, ale istniejącej siatce rozkładu rzeczy umieścimy nasz napis w lewym. Górnym rogu. Jeśli pojawią się jakieś inne row, na przykład row 1, row 2, to będą po prostu niżej. Kolumny, no to są rzeczy jedna za drugą. 0,0 to jest taki najmniejszy indeks. Zatem napis będzie gdzieś tam na lewo i w pierwszym wierszu elementów, które poumieszczam. Zresztą zobaczycie, kiedy już to skompilujemy, jak się te elementy wypełniają wzajemnie. Na drugiej pozycji wstawimy sobie ramkę. Ramka to jest tak, jakby okno w oknie. Taki worek z własną siatką. Na inne elementy. I tutaj tworzę sobie właśnie własną ramkę, umieszczam ją w oknie głównym. Daję tej ramce taką szerokość obramowania, A żeby tak ta ramka nie była ściśle doklejona do obiektów wewnątrz, będzie miała pewną przestrzeń. Jeden z argumentów, nie jedyny. Pokazuję te takich kilka, byśmy zrozumieli ideę tworzenia takiego okna. Zatem, obiekt frame to będzie moja ramka w moim oknie głównym root. Umiejscawiam ramkę. Zauważcie pierwszy wiersz, ale kolumna 1, czyli za napisem. I chociażby tutaj mogę sobie za pomocą metody config, ta metoda config pojawi się w wielu tutaj momentach. Yy, chociażby mogę sobie zmienić tło mojej ramki na czarne. Będzie się odróżniać od takiego szarego domyślnego, którym na przykład zostało obdarzone domyślnie okno główne. Może w tym momencie skompilujmy. I spróbujmy namierzyć te dwa elementy. Zobaczycie też inne, ale to nie jest istotne. Mamy tu okienko. Zobaczcie, po lewej stronie. Całość jest jakby w pierwszym wierszu, po lewej stronie mamy to witaj świecie, a po prawej na takim czarnym tle rozpościera się wielka ramka. W tej ramce już widzimy, są tam jakieś inne elementy powtykane, jak choćby jakieś tam pola tekstowe, czy duże pola tekstowe, wieloliniowe, czy chociażby płótno, gdzie mogę coś narysować, ale za chwilę do tego dojdziemy. Na razie mamy witaj świecie, zwykły napis, trudno z nim tu zrobić cokolwiek i pewien wydzielony obszar o własnej konstrukcji, gdzie coś za chwilę Powtykamy. Umieszczam teraz w mojej ramce ponownie pole tekstowe. Tym razem pole tekstowe, właśnie nie będzie w oknie głównym, tylko w tej ramce. Zatem matką dla mojego nowego label jest frame, ten, który tu utworzyłem. Pole tekstowe to ramka 1, to nieistotne, i tu, popatrzcie, wykorzystuję grid, ale ten grid jest, odnosi się do tego frame, a więc tu ponownie row i column daje 0,0 i nie będzie to nadpisanie tego label pierwszego, bo on był w oknie głównym, a tu jesteśmy wewnątrz ramki, tak jakby okno w oknie. I tutaj ciekawa opcja sticky, do czego się przykleić? East, West, North, South, E, wschód, zatem na prawo. Zauważcie, teraz ponownie to skompiluję. I w mojej czarnej frame o tutaj w wierszu pierwszym przyklejone do prawej strony znajduje się słówko ramka 1. I to jest dokładnie ten mój label. To jest właśnie ten lab 1. On się tutaj umieścił. Następne co wstawimy do ramki to będzie takie pole do wprowadzania tekstu. Entry, bo tak tutaj się ta klasa nazywa. Podałem przodka, czyli tego rodzica, w którego wsadzę te moje entry, oraz szerokość, ile tam literek mniej więcej ma być widoczne, kiedy będę coś wprowadzał. I tu mała uwaga. Ktoś może teraz pomyśleć, kurczę, ale. Tu nic nie ma, na przykład jak powiększyć tą czcionkę w tym polu, albo jakoś się pobawić bardziej tutaj dokładniej tą estetyką wyświetlania. Zrobimy lekcję i o tym. Na razie skupmy się na samych obiektach, które można wstawić i w pewnym sensie obsłużyć te wydarzenia, które się z nimi wiążą. Uwaga! Ponownie dla mojego obiektu entry yy, ustanawiam, gdzie on się ma znajdować. Czyli przyklejam go tym razem do lewej strony. Wujak west, czy tam dziki, dziki zachód będzie. Linia, przepraszam, wiersz o jeden niżej niż był label, ale w kolumnie zerowej jesteśmy wewnątrz Frame. I tutaj określam taką przestrzeń, która ma otaczać ten element, żeby tak nie stykał się bezpośrednio. I kolejna rzecz to jest przycisk. Umiejscawiam sobie przycisk, to jest klasa baton. Też w ramce ten przycisk będzie miał własny napis, i tutaj uwaga, przypisuje do tego przycisku polecenie. Czyli jeżeli taki przycisk ktoś kliknie, to zostanie uruchomiona funkcja o nazwie Kliknięto przycisk. Te funkcje mam zdefiniowaną tutaj u góry, przejdę do tego później. Na razie widzimy, jak taki przycisk powiązać z metodą, która ma wykonać to kliknięcie. Umiejscawiam gdzieś przycisk, to już sobie analizujcie sami gdzie i jak. Konfiguruję go troszeczkę. Zmieniam mu tło, kolor czcionki. Następnie tworzę sobie kolejny obiekt. Płótno. Płótno to jest w ogóle taki szeroki temat. Można o tym myśleć jako takim właśnie malarskim płótnie, elemencie graficznym z całkiem ciekawymi opcjami. Odsyłam też tutaj do linków, gdzie macie takie płótno opisane. To jest naprawdę spora klasa z ogromnym tutaj takim bagażem rzeczy związanych z grafiką 2D w zasadzie, ale tu parę tylko rzeczy pokażę. No, też nie będę tu na sam kanwas poświęcał czasu, ale umieściłem mi coś takiego. Szerokość, wysokość tu dokładnie w pikselach. Mamy też frame, czyli umieszczamy ten kanvas w tej czarnej ramce i tutaj popatrzcie, do tej ramki kanwas przypisuje dwa takie zachowania. Kiedy ktoś na tym polu graficznym, tym kanwasie, tym płótnie, przyciśnie lewy lub prawy przycisk, można też inne akcje przechwycić, kilka później omówię, zobaczymy jak to później działa, to będzie jasne. Przy czym, jeżeli wcisnę lewy przycisk, to wykona się funkcja Mouse Move, nie wiem dlaczego nazwałem to, ach, Mouse Move, bo kiedyś tu był, była inna akcja. Była taka akcja motion, czyli ruch myszki, ale niech już to zostanie. Nazwa funkcji trochę myląca w tym momencie, biorąc pod uwagę, co robi ten przycisk. Ale potem zmienimy to, żebyście mogli zobaczyć o co chodzi. I tutaj jeszcze jedna akcja, która będzie czyścić płótno z tą grafiką. A tutaj mam w takim tekstowym pliczku, komentarzu sporo takich informacji dotyczących, co ja tu mogę wpisać. Jakie akcje mogą się na takim płótnie zadziać? Za chwilę to zresztą zobaczycie, i tutaj to płótno również umieszczam gdzieś na tym naszym obiekcie frame, czyli gdzieś w tej ramce. Przyklejam do południa tym razem, ustalam szerokość wiersz i kolumnę w gridzie, i też robię troszeczkę przerwy. Konfiguruję sobie ten kanvas, robię go zielonym na przykład. Ok. Następnie wstawiam jeszcze do całości wielkie pole tekstowe, wszystkie mu się za chwilę przyjrzymy i też będzie w ramce. Też je gdzieś tutaj przytulam. Potem jeszcze wstawiam sobie tak zwaną listę. Listbox. Nie wiem w sumie jak to przetłumaczyć, ale jest to taka skrzynka z listą elementów po prostu. Zatem też ją wstawiamy. To jest właśnie klasa Listbox. Wstawiam ją wprost do okna głównego już poza ramką. Umiejscawiam gdzieś tam w jakimś wierszu następnie do tej listy wklejam kilka tekstów przy czym tutaj oznacza to pozycję 0 oznacza, że wstaw na pozycji pierwszej, 1 to znaczy, że wstaw na pozycji drugiej, wszystkie kolejne się jakby rozepchają end będzie oznaczał, że do tego listboxa tutaj nazwałem go libox, jako zmienną libox dodaję coś na sam koniec w tym wypadku dodaję napisy, bo na to czeka nasza lista, jest to lista napis z napisami i potem dodaję jeszcze i tutaj element o nazwie zawsze pierwszy, który ma znowu zero, czyli znów się wstawi na sam początek, a wszystkie dotychczasowe przepchnie. OK. Następnie przypisuję sobie akcję metodą bind, że jeżeli ktoś coś wybierze na mojej liście, to ja wywołam metodę on select, czyli coś tam się zadzieje, coś wybrałem, jak jakiś element zaznaczę. Też zobaczymy, co się stanie. Tutaj w komentarzu mam też czyszczenie listy, od zera do end, do końca. Sami sobie tutaj to odkomentujcie. Zobaczcie, czy rzeczywiście lista się wyczyści. Uruchomienie aplikacji to jest jedno polecenie. Root to okno główne i po prostu main loop, taka pętla główna. Dopóki okno jest otwarte, nie przejdziemy dalej. Zatem ten print no i porucie odpali się dopiero, gdy ja zamknę to okno. No i tym bardziej baza danych zamknie się dopiero później. Zatem w ogólności, jeszcze raz to skompilujemy. I przyjrzymy się teraz tym wszystkim elementom. Tu mamy entry, tu mamy ten label we frame, tu mamy ten baton, przycis ten przycisk sobie tutaj e ogarnęliśmy, tu mamy ten canvas, to płótno, tu mamy to pole tekstowe. OK? A tutaj, pod już frameem mamy listbox w tym miejscu. Zatem wszystkie te elementy gdzieś tam się poumieszczały na e naszym okienku. No i teraz pokażę Wam. Co robią te akcje, które się tu za chwilę zadzieją? Zacznijmy od sytuacji, w której ktoś klika przycisk. Przypominam, to kliknięcie przycisku zostało zdefiniowane tutaj, kiedy tworzyliśmy nasz obiekt baton. Kiedy już stworzyliśmy sobie ten batonik, to tutaj mamy funkcję, która się wywoła, kiedy ktoś kliknie w ten przycisk. No i co tu mamy? Wyświetlam sobie na konsoli słowo klik. Uwaga teraz. Pobieram sobie z tego pola tekstowego jednoliniowego to, co się tam znajduje metodą get. And to był właśnie ten obiekt globalny, zresztą. O tutaj, entry, czyli te pole, jedna linijka do wprowadzania tekstu. Następnie pobieram sobie z tej dużej, tego dużego pola tekstowego, pobieram sobie również metodą get i jego zawartość. Przy czym tutaj w polu tekstowym wszystko jest traktowane jako wiersze i kolumny gdzie kolumny to znaki i takie dziwne tutaj dwa argumenty mam tak naprawdę co to oznacza że te stanie się wszystkim co tam jest zobaczcie weź tutaj pierwszy wiersz zerowy znak od pierwszego wiersza do końca i aż do end, czyli aż do końca wszystko, co znajdziesz. A tu na przykład do zmiennej T2 pobieram sobie coś innego, pobieram sobie z pierwszego wiersza, ale od trzeciego znaku, czyli pominę początkowe i do drugiego wiersza sobie pobieram. Czyli T2 będzie tylko jakimś wycinkiem z tego dużego pola tekstowego. Zaraz to zresztą przeanalizujemy. Tutaj czyszczę całe te pole. Ale ja to dałem w komentarz, możecie sobie później tę metodę sprawdzić w działaniu. Tutaj również tworzę zapytanie do bazy danych, która tam czeka otwarta. Mam tu zmienną pomocniczą f. Nie musiałem tego tak robić, ale chciałem, żeby było widać, że ona będzie zapełniana za chwilę. Tworzę sobie połączenie, tu wykonuję, już to znamy. I teraz to, co zostało pobrane z bazy danych. Doklejam jako kolejne wyniki do napisu f, czyli f to są kolejne linijki pobrane z bazy danych. Zamykam zapytanie do bazy i teraz uruchamiam sobie metodą show error tę klasę, która wysyła jakieś wiadomości w okienkach. Jak to zostanie uruchomione, na ekranie pojawi się takie okienko z komunikatem, które będzie zawierało następującą treść. Będzie miało wpisane dane, to będzie tytuł tego okna, i będzie tam to, co było w linijce tej jednotekstowej, to, co było w całym wielotekstowym tym polu. Następnie Enter i to, co było wycięte z tego pola, czyli jakiś zlepek rzeczy, które zostały pobrane. Jeżeli się to nawet wam nie wyświetli, to okienko, to ja je później pokażę. Na pewno zobaczycie, że coś się w konsoli pokaże. I tutaj jeszcze na koniec wstawimy sobie do tego pola tekstowego dużego. Wstawimy sobie to, co zostało z bazy danych pobrane w drugim wierszu. Nagadałem się, a teraz to po prostu. Odpalimy i klikniemy wreszcie w ten przycisk. Ale najpierw coś tu pon wypisujemy. Tu sobie wstawimy tekst jednoliniowy. Tu sobie wstawimy jakieś linijki, żeby było coś tutaj wypełnione. I teraz uwaga, klikamy. Kliknij proszę we mnie teraz. Nie ma problemu. I co się zadziało? Nie wiem, czy wy to zobaczycie, nie. okienka nie zobaczycie, więc ja na chwilę odpalę tu taki podgląd pełnoekranowy. O, i zobaczcie, u mnie to tak teraz wygląda. Tu się pojawiło okienko główne, nie główne, tylko te z wiadomością, gdzie pojawiły się te zlepki. Tekst jednoliniowy został pobrany i zawartość pola tego wielotekstowego i wszystko zostało wyświetlone, w oknie z alarmem, jako taki error box. Jeszcze nie wiem, pewnie nie słyszeliście, bo nie odpaliłem, ale jeszcze był dźwięk taki, że coś jest nie tak. Zatem wróćmy tutaj. Co się stało w samym oknie? A no, w samym oknie to, co zostało pobrane z bazy danych, zostało tu wstawione do drugiego wiersza. Widzicie, trzeci, czwarty został przesunięty. Cała zawartość pobrana z bazy danych jeszcze została tu wklejona. Zatem no, aplikacja absurdalna, no, połączyła się, coś wyświetliła. To nie o to chodzi. Chodzi o mechanikę, którą chciałem Wam tu pokazać. Klikam, jest jakaś akcja, łączę się z bazą, coś pobieram, przerabiam teksty, wyświetlam, zmieniam, czytam. Ogrom możliwości. Jeszcze jakie akcje tutaj mamy? Kolejna akcja to kiedy ktoś kliknie lewy przycisk, to jest to miejsce. O tutaj. Przybindowałem, czyli jakby powiązałem nasze płótno. Ten kanwas ten graficzny z kliknięciem przycisku, jako wydarzeniem, i wtedy zostanie uruchomiona funkcja, którą nie wiedzieć czego nazwałem mouse MOVE. I teraz tu mamy ten mouse MOVE. I tutaj zobaczcie, jest prosta sprawa. Jako argument podajemy event, czyli to wydarzenie właśnie. Ono będzie tu przekazane domyślnie i ten event może być na przykład kliknięciem, może być no, czymś tam ogólnie. Tutaj będzie właśnie robił zakliknięcie. Mogę też z tego wydarzenia, bo to jest tak naprawdę taki element, który zawiera różne informacje o tym, co się obecnie zadziało. I tu co się zadziało? Ano, zadziało się na przykład to, że jak kliknąłem, to wiem, gdzie kliknąłem. Hmm? Czyli jak kliknąłem sobie na tym płótnie lewym przyciskiem, to wiem gdzie i tu mogę pobrać współrzędne z płótna tego kliknięcia. A tutaj wywołuję taką metodę Create Rectangle. Domyślamy się utwórz prostokąt. A ja akurat wymiary podałem takie, że będzie to kwadrat. To jest od współrzędnej do współrzędnej, tak jakbym rozciągał takim wektorem, gdzie każdy są dwa punkty po prostu określone na podstawie tego, gdzie było kliknięte. I tutaj ten prostokąt będzie różową, miał otulinkę, i będzie wypełniony na niebiesko. Create Rectangle jest związany z kanwasem. O kanwasie macie linki na początku. Można zrobić bardzo różne obiekty, nie tylko prostokąty, ale jakieś linie kółka. I w ogóle można fajnie wykorzystać to płótno, nawet do jakiejś prostej gry, jeżeli macie ochotę. Dalej mamy sytuację, w której klikam prawym przyciskiem. I wtedy zostanie cały ten canvas, jeśli go zapełnię wcześniej elementami, wyczyszczony, mianowicie tutaj sobie odpalam taką metodę, a to jest akurat tylko na konsolę, to jest akurat nieistotne, o, to jest istotne, tutaj y, odpalam y, map z naszą lambdą znamy już tę technikę następnie wywołana ta funkcja sprawi że wszystkie elementy jeżeli były na tym płótnie umiejscowione graficzne to one się tutaj usuną jeden po drugim będzie kasowany. Można też skasować taką linijką ale o tym powiem za chwilkę. Dlaczego i co tutaj się w zasadzie dzieje przy tym kasowaniu. Na razie zobaczmy jak działa ten mouse move i jak działa ten clear canvas. Widzieliśmy to, widzieliśmy. Ok, więc tutaj okienka już nie kompiluje, bo jest otwarte. Uwaga, klikam. Lewy przycisk na płótnie. Pojawiają się prostokąty. Przy okazji na konsoli też pojawia się miejsce, gdzie kliknąłem. Współrzędne. Jak se kliknę tutaj w lewym górnym rogu, to będzie tam 2 i 6. Jak w prawym gdzieś tu kliknę, to będziemy mieli tą wartość no, prawie największą. Zatem mamy kolejne obiekty. Każde kliknięcie dokłada obiekt. Teraz kliknę prawy przycisk myszki i wszystko zostało usunięte. A co się pojawiło na konsoli? Na konsoli, moi drodzy, mamy wszystkie te kliknięcia tutaj, oraz mamy listę obiektów, które zostały utworzone tych wszystkich rektangli, tych prostokątów, ponieważ za każdym razem, kiedy tworzę taki obiekt, na moim płótnie on jest dodawany do tego płótna i on ma swój niepowtarzalny numer. I tutaj ta metoda FindAll wyświetla wszystkie te identyfikatory tych obiektów. A tutaj mogę sobie taki obiekt skasować, i właśnie w mapie umieściłem takie polecenie do skasowania tego wszystkiego. Tutaj pobieram te wszystkie identyfikatory tych prostokątów, które dałem, a tutaj każdy po kolei biorę i usuwam. Pytanie, dlaczego tu jest jakieś dequeue i map, i, i w ogóle o co tu chodzi. Otóż przypominam, że map wywołuje dla pewnego zbioru jakąś tam lambda czyli wywołuje funkcję, dla której argumenty są kolejnymi elementami ze zbioru. Z tym, że musimy pamiętać, że map. Tak naprawdę tworzy pewną iterację do tego zbioru, do tych wszystkich wywołań funkcji, ale samo z siebie się jeszcze nie wywołuje. To się wiąże z tym, że taki map jest w zasadzie stworzony za pomocą yielda. Odsyłam do lekcji o tym poleceniu. Zatem musimy jeszcze jakby powołać do życia wszystkie te elementy. Można to zrobić w ten sposób i wtedy to, co zwraca map, jest wywołane, ponieważ list. Oczekuje konkretnych obiektów, i wtedy to, co map zwraca, jest już jakby dopięte. Można sobie to trochę wyobrazić tak, że mapa przygotowuje wywołanie tych wszystkich funkcji, ale tego jeszcze nie robi. Dopiero przywołanie tego, co ta funkcja wywołuje do życia, czyli wymuszenie tego, by zwróciła jakieś wartości, dopiero się to dzieje. Czyli gdybym tu miał samo map, o tak, bez tego list. To to by się tutaj wszystko po prostu w ogóle nie wykonało, nic by się nie usunęło. Zatem albo wywołuje taki list, albo wywołuje to trochę inaczej, bo taki list wprawdzie domknie tą mapę, wykona te wszystkie operacje, ale równocześnie zwróci mi listę, której ja tu w ogóle nie potrzebuję. Aby niczego nie zwrócić, a podomykać to wszystko, można to uczynić w ten sposób. Zamiast list napisać tutaj właśnie te D, -E Q, U, E. I to. Spowoduje, że też zostanie ta mapa wykonana, ale nie będzie nic zwrócone. To jest z takiej biblioteki. O tutaj. From Collections Import DQ. I to właśnie jest później ten mechanizm, który tu wykorzystałem. Ale to nie jest istotne to raczej dygresja w całej tej lekcji. Mamy tu po prostu czyszczenie płótna obiektu, które mogę sobie do okienka upakować. A tu jeszcze mamy kolejną funkcję, mianowicie on select, czyli taką funkcję, która dzieje się i tu przechwytuje wydarzenia, kiedy ktoś kliknie na listę. Ta lista była tutaj, ten listbox, o w tym miejscu. Został dodany do okna i powtykałem tam kilka napisów. Zobaczmy, co się stanie, kiedy ja to skompiluję i kliknę. Tutaj jest nasza lista i coś sobie klikam. Klikam to. I widzimy, pojawia się tutaj. E, Sekundkę. O, pojawia się informacja, którą tutaj chciałem pobrać. Czyli pojawia się pobrany tekst i indeks, która to była pozycja. Jak kliknę na przykład tu, to będziemy mieli. Witajcie, uczniowie wyświetlone. Patrzcie na konsolę w tym momencie. I indeks pozycji, która to była linijka. I kolejna. Tak. I teraz jak to jest zrobione w samym kodzie? No, dosyć prosto. Przejdźmy tutaj do tej metody. on select. O i zobaczcie, bardzo łatwe. Tutaj tworzymy sobie taki element Libox, który właśnie jest tym całym widgetem. Z tego wydarzenia muszę pobrać cały ten widget, czy tak, tak naprawdę pobieram sobie tę te, zawartość te, tego listboxa. I tutaj za pomocą metody selection, to jest od obecnego zaznaczonego elementu, pobieram. Zerowe zaznaczenie, czyli, jakby ten akurat zaznaczałem po jednym. Więc on pobierze to, co zostało kliknięte, i to przypisze do indeks. A tutaj, metodą get, mogę sobie pobrać ten indeks z obiektu Libox. Ten Libox reprezentuje właśnie cały te, y, tę listę. No i tu wyświetlam sobie tą treść. Tę treść razem z indeksem. No, takie tam proste operacje. W zasadzie to tyle. Ale. Muszę coś jeszcze dodać, bo to, co tu pokazałem, nie wyczerpuje tematu tworzenia środowiska graficznego. Raczej jest pewną zachętą do tego, że możemy sobie popatrzeć na te dosyć rozbudowane opcje i wykorzystywać nie tylko tu jakieś entry czy, czy przyciski, ale masę opcji, które dostarcza takie środowisko okienkowe. A co dostarcza, to wiemy z innych aplikacji okienkowych. Myślę, że jednak to będzie taki dobry start, żeby się nie bać takiego wykorzystywania GUI, żeby próbować się rozkmieniać trochę tak na własną rękę kolejne tu elementy. Ja jeszcze w następnym odcinku pokażę wam jak zadbać o taką trochę estetykę tego okna i stworzyć pewne style, takie skórki byśmy powiedzieli, żeby trochę podrasować wygląd tych elementów. Natomiast wam zostawiam dalszą pracę nad tym interfejsem, nad poznawaniem kolejnych mechanizmów kolejnych widgetów jest tego naprawdę dużo, jakieś rozwijane listwy, suwaki, nie suwaki wszelkiej maści. Polecam zapoznać się. Jeżeli ktoś ma niedosyt, co oczywiste. Na temat samego tego interfejsu to bym musiał po prostu zrobić oddzielny kurs, gdybym tak chciał się temu dogłębniej przyjrzeć, a nie do końca o to mi tu chodziło, raczej chciałem pokazać jak Python może wykorzystać takie techniki. Natomiast bardzo proszę, sięgnijcie sobie tutaj do tych linków. Chociażby teraz tak o wzrokiem popatrzcie. Zobaczcie, jak rozbudowany jest TK. I musiałbym od TK najpierw zrobić tu kurs, żeby wszystkie te możliwości pokazywać. Dlatego, że Python jest tu tylko takim narzędziem, które korzysta z tych wielu gotowych już narzędzi innych i je tutaj integruje. I to nie jest do końca lekcja z samego Pythona. Dobrze byłoby poznać te inne środowiska, inne biblioteki, i, i chociażby poznanie kanwasu jego metod bardzo pomoże tutaj w rozbudowaniu grafiki w tych okienkach. Już nie ględzę. Tyle na dzisiaj. Też jestem zmęczony. Miły ryślinia. Ach, Guzik tam zmęczony. Nie powiedziałem jednej rzeczy. Nie wyjaśniłem, jak się tutaj te wydarzenia przypisuje do tego płótna, bo w zasadzie pokazałem tylko jak kliknąć lewym i prawym przyciskiem. Macie tu taki wypisany podstawowy zestaw, który z czymś tam się wiąże. Na przykład mogę wpisać coś takiego. Popatrzcie. B1. To będzie lewy przycisk myszki. Myśnik. Motion. I teraz, jeżeli sobie to odpalę. To klikanie w canvas nic nie da. Muszę kliknąć i trzymając, przeciągnąć. Trochę tych prostokątów tu będzie. Kwadratów w zasadzie. Widzimy? Zatem inne wydarzenia obsługujemy. I to są takie kody wydarzeń. To, co tu wam w komentarzu napisałem, to są pewne kody wydarzeń. B1, B2, B3, B4 to jest kliknięcie przyciskiem. B1, B3 to jest lewy, prawy przycisk. B2 to bodajże środkowy w myszce. Baton Press, to mamy, kiedy ktoś wciska, ale to, nie, to jest sam moment wciśnięcia, bo ten wcześniejszy B1, B2 to jest po prostu kliknięcie. Czy tam wciśnięcie, czy zwolnienie przycisku nie ma znaczenia. A release, no to będzie, kiedy puszczam. Double button, no to wiadomo, podwójne kliknięcie. Enter, wjeżdża myszka na płótno. Leaf, zjeżdża z płótna, z canvas. Takie wydarzenie wjazdu na jazdu, czy chociażby możemy jakieś skróty klawiaturowe, tutaj kilka przykładowych wypisałem, że ktoś coś takiego na klawiaturze wcisnął. Albo to, czy właśnie klawiatura sfokusowała się na moim mm, płótnie, czy nie. To nie są wszystkie, ale chciałem wyjaśnić, że tutaj w tej pierwszej części, jako zwykły napis, informujemy, co to za wydarzenie będzie w tym kanwasie obsłużone. Tego nie dodałem, więc dodaję. I teraz już naprawdę miłej reszty dnia albo nocy, bo nie wiem kiedy to oglądacie.